codziennością naszą jest, że trafiają do nas monety, złotówki, dwuzłotówki, pięciozłotówki, również monety euro. Standardem jest odnajdywanie w odpadach dostarczanych do instalacji większych elementów metalowych, ale naszym zaskoczeniem była kompletna rama motocyklowa, która trafiła do naszej instalacji. Wraz z odpadami był kontener, który zerwał się z haka jednego z pojazdów i wpadł w całości razem z odpadami do bunkra na odpady. Nie wspomnę tutaj o takich drobnych znaleziskach jak opony motocyklowe czy samochodowe z jedną oponą traktorową na czele. Tego typu odpadów nie powinniśmy wrzucać do czarnych czy szarych pojemników na zmieszane odpady komunalne. To jest odpad, który powinien być zagospodarowany w inny sposób. Nie można też oczekiwać, że spalarnia odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów komunalnych, która przyjmuje odpad rozdrobniony, będzie technicznie wielkością swoich lejów zasypowych i innych urządzeń, w tym również urządzeń emisyjnych, przygotowana do tego, żeby przetworzyć odpad tak jak opona traktorowa i jeszcze poradzić sobie z emisjami uwalnianymi przy termicznym przetwarzaniu kauczuku, z którego taka opona jest wykonana.